Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, pozdrawiam Was od wszystkich salwatorianów, salwatorianek z Domu Słowa, tą drogą online. Chciałbym przekazać Wam ważne, kolejne ważne wiadomości z Domu Słowa. Najpierw przypomnę, że już od 15:30 dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowywanie się do wielkopostnych rekolekcji w godzinie próby, które potrwają od 24 marca, czyli od jutra we wtorek, do 1 kwietnia. Natomiast główna wiadomość, którą chciałbym się z Wami podzielić, dotyczy naszej nowej inicjatywy. Otóż rozpoczynamy w Domu Słowa online nowy cykl. Od najbliższej środy, a więc od 24 marca i w każdą następną środę, będziemy proponowali Wam spotkania w auli konferencyjnej Ojca Jordana. Będą to spotkania z gośćmi, przyjaciółmi, współpracującymi z naszym domem Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Co to za idea, co to za propozycja dla Was? Kochani, wielu z Was, którzy w czasie tej panującej epidemii śledzicie program w Domu Słowa Online, wielu z Was uczestniczyło w sesjach, rekolekcjach w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Najwięcej czasu, pamiętacie, spędzamy w głównej kaplicy, na Eucharystii, na adoracji czy na osobistej modlitwie Słowem. A drugim miejscem wspólnych spotkań, często uczęszczanym, jest nasza główna aula imieniem założyciela salwatorianów, salwatorianek Ojca Jordana, do której przychodzimy na wykłady, na konferencje, na wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym. Mogliśmy do tej pory wspólnie słuchać tutaj, w tej auli, cenionych i znanych mistrzów duchowych, żarliwych głosicieli słowa, biblistów, teologów, pedagogów, psychologów. Wielu z nich wracało do nas na kolejne spotkania, bo ich kochacie, cenicie, chętnie ich słuchacie. I nawiązały się między nami piękne relacje przyjaźni. Dla wielu z Was, wiem o tym, stali się przewodnikami duchowymi także w codzienności. I chociaż nie możemy obecnie spotykać się fizycznie z nimi w naszej auli, nie pozwolimy, by pozostawała pusta. Doświadczamy w tych dniach jak nigdy dotąd, że nasz Dom Słowa jest wypełniony Wami, Waszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi, tymi, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z naszym centrum w Krakowie. Nadal się spotykamy. Ta wspólnota się powiększa, co nas ogromnie cieszy. Powiększa się dzięki Wam, ponieważ przekazujecie wiadomości. Dziękujemy Wam za to. Będziemy się dalej spotykali w tej auli. Zmienia się jedynie forma. Chociaż spotkania będą online, to jednak będziemy pozostawali z Wami w bliskiej, coraz głębszej więzi. Sytuacja sprawia, że pod względem duchowym nasze spotkania, myślę, że stają się jeszcze bliższe. Rośnie tęsknota za spotkaniami na wspólnej Eucharystii, za modlitwą Słowem, za adoracją, za sakramentem pokuty i za takim wspólnym, jak dotąd, pobyciem na pustyni. Otóż od pewnego czasu spotykamy się już z Wami duchowo w kaplicy głównej na adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypomnę, codziennie wieczorem od godziny 20 do 21.
ale chcemy także spotykać się z wami w naszej auli Ojca Jordana. Z auli Ojca Jordana docierają już do was, nadal docierać będą online nasze rozważania biblijne w cyklu Słowo na jutro. Docierają do was sesje weekendowe. Niedawno zakończyła się sesja, którą prowadził ksiądz Joachim Stenzel. Rozpoczynamy 8-dniowe rekolekcje Lectio Divina. I zapraszać będziemy nadal gości, przyjaciół, którzy w tej auli prowadzili do was, dla was sesję. I będą to spotkania w ramach, tak nazwaliśmy ten cykl, Aula Konferencyjna Ojca Jordana, spotkanie z, znaczy spotkanie z konkretnym gościem. Będziecie mogli nadal spotykać ich i słuchać w naszej auli. Poprosiłem naszych gości, tych, których dobrze znacie, aby wygłosili dla was krótką konferencję w kluczu tematu oto teraz czas zbawienia. Co mówi Bóg do nas dzisiaj? Będą dzielili się Słowem Boga, które może stać się naszym przewodnikiem, aniołem stróżem, oparciem w tej trwającej godzinie próby. Zapraszamy więc wszystkich chętnych słuchaczy, widzów do naszej auli konferencyjnej Ojca Jordana. Zaproście w naszym imieniu tych, którzy jeszcze u nas nie byli, a chcieliby razem z nami słuchać gości z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Żywimy wielką nadzieję, że jak Bóg da, w niedalekiej przyszłości znowu będziemy spotykali się także fizycznie w krakowskim Domu Słowa. Póki co, bądźmy ze sobą online, także w auli Ojca Jordana. I pozwólmy Bogu, aby swoim słowem mógł tkać coraz głębsze więzi z Nim samym i między nami. Otóż najbliższe środowe spotkanie online rozpocznie się o godzinie 9 rano. To będzie taka godzina stała, w której rozpoczyna się premiera tegoż spotkania. Pierwsze, najbliższe spotkanie w środę 24 marca o godzinie 9 będzie z ojcem Mateuszem Hincem, kapucynem prowincji krakowskiej, który obecnie posługuje w Klagenfurcie w Austrii i wygłosi dla nas z tego pokoju, w tym miejscu, gdzie żyje, konferencję w cyklu spotkania w auli konferencyjnej Ojca Jordana. Serdecznie was zapraszam. I tutaj, drodzy, chciałbym kolejną wiadomością, a bardziej formacyjnie, podzielić się z wami. Otóż na naszej stronie, jak widzicie, pojawiają się kolejne nowe propozycje. Są codzienne spotkania ze Słowem na jutro. W każdy czwartek jest cykl spotkań, wywiadów, rozmów o wierze i Biblii w cyklu Dziedziniec Mistrzów Duchowych. W soboty wieczorem także możecie przygotowywać się do słowa na niedzielę w cyklu naszego projektu Nowa Jakość Życia. Były już rekolekcje weekendowe, sesja weekendowa, jak ją nazywamy umownie, z ojcem Joachimem Stenzlem, historia przebaczonej krzywdy. Już dzisiaj zaczynamy przygotowywać się do rekolekcji 8-dniowych na drodze Lectio Divina, 8 spotkań z miłosiernym w rekolekcjach w godzinie próby. A więc, jak zauważacie, tych propozycji jest wiele. Tak naprawdę ideą tych propozycji jest, aby to, co działo się do tej pory fizycznie, także w naszym domu, było teraz kontynuowane online. Jeśli spojrzycie na naszą stronę, z prawej strony
na głównej naszej stronie jest program Centrum Formacji Duchowej. I wierzymy, że jeśli Bóg da, powtórzę, niebawem do kontynuowania tego programu w naszym domu wrócimy. Ale póki co chcemy spotykać się z wami online. I ci, którzy są na naszych spotkaniach tutaj w tym domu, wiedzą, jak często na końcu tych spotkań, sesji, rekolekcji powtarzam, abyście rozeznawali, wybierali te treści, te spotkania, które dzisiaj dla was są potrzebne. A więc chodzi o to, aby smakować, aby trawić, aby przeżywać to, co w Lectio Divina nazywa się ruminacją, przyjmować słowo, pobyć sobie z nim, każdy w swoim rytmie. Czyli wybierajcie z pomiędzy tych propozycji to, co dla was jest teraz ważne, co wam najbardziej służy, co pomaga wam w przeżywaniu tych dni, przeżywaniu codzienności, tej trudnej codzienności. A więc to nie jest tak, że trzeba, kończąc sesję, spieszyć się, bo już za niedługo następne rekolekcje, w których chciałabym uczestniczyć. Nie, bądźcie uważni. Być może ktoś na sesję, która zakończyła się z ojcem Joachimem, potrzebuje więcej czasu. Wystarczy kliknąć aktualności i tam znajdziecie wszystkie konferencje, które wygłosił i możecie sobie je rozłożyć w waszym rytmie życia, wedle waszych możliwości, korzystać z tych treści, modlić się nimi, przede wszystkim modlić się nimi, byśmy także w życiu duchowym nie doznali niestrawności. Nie chodzi o połykanie, o to, by dużo zbierać i jeść duchowo, ale karmić się z rozwagą, rozeznając, wybierając to, co jest dla nas potrzebne. Jeśli ktoś chce te rekolekcje, które przed nami, także przeżywać w innym rytmie albo nieco później, także może. Bądźcie uważni, te inne spotkania, które proponujemy poza sesjami, rekolekcjami, są także spotkaniami oczywiście dla wszystkich, a może zwłaszcza dla tych, którzy teraz nie zamierzają brać udziału w sesjach, w rekolekcjach, ale chcą się karmić tym słowem, które otrzymaliśmy. Przypomnę, że ponieważ spotkania rekolekcyjne będą także o 21:00, to oznacza, że w tym czasie nie ma naszych wprowadzeń do słowa na jutro. Możecie korzystać z tych rekolekcyjnych spotkań o godzinie 21:00. I pozwólcie, że mówiąc o tym rozeznaniu, zakończę pewnym obrazem, który zapamiętałem, opowiedział jeden ze współbraci, ten przykład bardzo mi zapadł w mojej pamięci. Otóż taki eksperyment uczyniono na stole, obficie zastawionym w wielorakie różne potrawy. Na ten stół wpuszczono mrówki. I mrówki bardzo szybko jakby rozbiegły się i opanowały cały stół. Ale ten, który ten eksperyment zaproponował, zauważył po pewnym czasie, że mrówki, odchodząc już, wychodząc z tego stołu, zabierały jedynie cukier. Ten przykład jest bardzo wymowny. On mówi: wybieraj z obfitości tego stołu to, co teraz dla twojej duszy, dla twojego duchowego rozwoju najbardziej ci służy. Oczywiście nie wybierajmy jedynie wrażeniowo, sensacyjnie, zmysłowo. To lubię, tego nie lubię, to jest, przepraszam za to określenie, fajne, a to mi się nie podoba. Nie, bądźcie odpowiedzialni, wymagający wobec siebie. Czasami trzeba zmierzyć się z jakimś tematem, który czujesz, że jest dla ciebie trudny, ale bardzo ważny. Na teraz ci jest potrzebny. Wiem, że potraficie rozeznawać. Wspierajcie się w tym wzajemnie. Dziękuję serdecznie wam wszystkim za to, że jesteście z nami, że śledzicie nasz program online, a tak naprawdę jesteście nadal z nami w domu słowa, bo ten dom bez was naprawdę jest pusty. I na końcu chciałbym z serca podziękować za wszystkie także ofiary, które do nas spływają, ofiary pieniężne. Już powiedziałem, że te nasze spotkania, które prowadzimy w Domu Słowa, nie są spotkaniami, które mamy opłacać, które należy w jakiś sposób
gratyfikować ofiarą. Nie, ale oczywiście jesteśmy wdzięczni za każdą ofiarę, którą możecie być pewni, przeznaczamy w całości na rozwój tego dzieła i także na rozbudowę Centrum Formacji Duchowej, a o tym też będą wiadomości w przyszłości. Ksiądz Piotr Stawarz, który, jak wiecie, bezpośrednio jest odpowiedzialny za pilotowanie tej rozbudowy, on podzieli się z wami także ważnymi wiadomościami z pola tego wydarzenia. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie w imieniu salwatorianów, salwatorianek posługujących w tym domu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.